Cztery uszy z Wojciechem Kuczkowskim. Cztery uszy to podcast Fundacji Otwórz się. To podcast, w którym rozmawiamy o pasjach, zainteresowaniach oraz inspiracjach. Przed mikrofonem Borys Kozielski, zapraszam do wysłuchania rozmowy, która może zmienić Twoje życie. Dzisiaj mam zaszczyt gościć niezwykłego gościa. Jest nim pan Wojciech Kuczkowski. Może przytoczę kilka fragmentów z Wikipedii na temat Wojciecha Kuczkowskiego. Pseudonim Jastrzębiec, urodzony 16 stycznia 1930 roku w Bielsku Podlaskim. Polski pisarz, poeta, prozaik, eseista, reportażysta, ekolog, nauczyciel i wychowawca młodzieży, instruktor harcerski, harcmistrz, działacz turystyczny i krajoznawca, żeglarz i miłośnik turystyki wodnej, podróżnik, autor książek i artykułów krajoznawczych, organizator powitania Unii Europejskiej na polskich wodach 2014 roku. To jest mniej więcej tyle tutaj we wstępie do hasła na temat Wojciecha Kuczkowskiego. Mam tę przyjemność, że udało mi się, zaprzyjaźniłem się z panem Wojciechem Kuczkowskim i teraz mówimy sobie już po imieniu, także nie będziemy udawać tutaj. Jest mi bardzo miło z tego powodu. Witam cię, Wojtku, w studiu. Witam ciebie i wszystkich słuchaczy. Zaprosiłem cię do studia, ponieważ pracujesz nad niezwykłą serią takich zapisów audio ze swojego życia, ale nie tylko. Opowiedz nam o tym, jak ty to robisz i co to jest. No i to jest duża rzecz, którą się teraz zajmuję. Nagrywam prawie że co noc przez 2 godziny, mówiąc, a nie zapisując, leżąc z głową na poduszce, na kołdrze trzymam dyktafon i mówię do niego, tak jakbym mniej więcej czytał. To są takie duże rozdziały. Pierwsza to była, można powiedzieć, że tak dla rozgrzewki, ale duża seria wędrówki starego gawędy starego wędrowca. Więc w gawędach starego wędrowca piszę o wędrowaniu po górach, następnie po wyżynach środkowopolskich, potem po lasach północy. To były piesze wędrówki, następnie kajakowe, też po całej Polsce, po prawie wszystkich rzekach. Potem żeglarskie, śródlądowe i morskie. Morskie na statku żaglowym Zawisza Czarny opłynąłem całą Europę, kiedy ona wypływała, Zawisza Czarny wypływał na wyprawę dookoła ziemską. Uczestniczyłem w pierwszym etapie tej wyprawy, tudzież w przygotowaniu statku do podróży. Z Gdyni do Pireusu, to było wtedy w marcu 1989 roku, a 15 maja byliśmy w Pireusie i z Pireusu wróciłem do domu, do Warszawy, a potem w 1998 roku Zawisza Czarny z Pireusu zawoził do Chersonia, tam gdzie jest pochowany Mariusz Zaruski, dzwon 300-kilogramowy o nazwie generał Zaruski. Tamten dzwon został powieszony przed kościołem parafii Najświętszego Serca Jezusowego. No i dzwoni tam, gdzie przestało bić serce generała Zaruskiego, tam od tej pory dzwoni dzwon generał Zaruski.
To była taka moja ostatnia duża podróż morska. Czyli to wszystko w tej pierwszej części? Tak, w tych wędrówkach starego, w Gawędach, o wędrówkach starego. Gawędy starego wędrowca. Tak, mi się plączę, przepraszam, na emocji. Następny dział to była genealogia. Genealogia, moja rodzina ze strony ojca, moja rodzina ze strony matki. Potem jak to się wszystko łączyło, rozgałęziało, rozwijało, jak się ta rodzina pomału osiedlała w Warszawie od dwudziestolecia międzywojennego, a i jeszcze wcześniej, przed pierwszą wojną światową, już babcia zamieszkała tutaj w Warszawie. No i z Warszawą jestem związany właśnie bardzo mocno, bo mieszkam już 52 lata naprzeciwko Umszlakplacu, przy ulicy Karmelickiej, tu na rogu Stawek. Tam mieszkam i współdziałam z Muzeum Historii Żydów Polskich. Tam złożyłem to, co pozostawili Żydzi, którzy u nas się ukrywali, mianowicie taką lampkę chanukową. No ale to wszystko wchodzi w skład genealogii. Piszę także o mojej rodzinie, dzieciach, wnukach. Właśnie nie piszesz, tylko mówisz. Mówię. I to jest właśnie najciekawsze w tym przedsięwzięciu. O dzieciach, wnukach i prawnuczkach, których mam trójkę. I teraz z kolei, następnie skupiłem się na moich pomysłach. Na moich pomysłach, wśród których czołowe miejsce zajmuje strategia EWEN, ekologicznych węzłów energetycznych. To jest założenie takie, że w 300 gminach w pierwszym rzucie wzdłuż granicy wschodniej i północnej powstaną ekologiczne węzły energetyczne, elektrownie na trzy gminy jedno. Taki event obejmowałby zasięgiem trzy gminy i te elektrownie każda produkowałaby moc 35 MW. No i zatrudniałaby 150 fachowców wysokiej klasy po wyższych studiach i to dawałoby 100 ewenów, więc rocznie projektuję po 10 budować ewenów, każdy mniej więcej koszt 200 milionów. 200 milionów częściowo, a częściowo także dla inwestorów prywatnych budowa takich zakładów towarzyszących, jak na przykład biogazownia, jak na przykład gorzelnia, olejarnia, zakład recyklingu, następnie majątek rolny, to wszystko produkowałoby biopaliwo. Biopaliwo stałe, to znaczy się odpady wszelkiego typu palące się, biopaliwo płynne, to spirytus i olej, następnie biogaz uzyskiwany przy oczyszczalni ścieków, ze ścieków komunalnych i także biogaz z gnojowicy i zakład recyklingu, który by zbierał wszystkie odpady, jakie tylko są wyrzucane z terenu trzech gmin i ten zakład recyklingu by część odzyskiwał do przerobu, część przerabiał na paliwo.
No i ten na paliwo, na przykład paliwo alternatywne ze wszelkich plastików, przerabiane na płyn alternatywny tak zwany. To jest płyn wielkiej wartości opałowej, na przykład z butelek PET, no i w ogóle z wszelkich plastików. Taki agregat panów Bilskiego i jego przyjaciela pracuje w Niewiadowie. Co miesiąc wysyłają 6 cystern do rafinerii w Jedliczach. Mają patent japoński, mają patent amerykański. W Polsce nikt nie wie o tym, że oni w ogóle pracują, istnieją, nikt nie korzysta z ich patentu. No właśnie to się stąd wzięło, chyba z potrzeby takiej... Tak, potrzeby przede wszystkim komplementarności. Komplementarność jest niezwykle potrzebna, bo ja jeszcze nie powiedziałem, że oprócz tych... Ja podałem jedną stronę tylko źródeł energii, tą stronę rolniczą, ale jest jeszcze druga strona wiatrowa i strona słoneczna. Słoneczne baterie dają ogromne możliwości. No i jest jeszcze trzecia droga, oprócz tej takiej, którą można nazwać kosmiczna, słoneczna i klimatyczna, wiatrowa, ale to jest jeszcze głębinowa, geotermalna. Ponieważ z każdym 100 metrów głębiej jest o 1 stopień woda cieplejsza. No ale to tak wygląda. Oczywiście sprawa jest to niezwykle trudna do załatwienia. Wymaga dobrej grupy zarządzających, wymaga rozmaitych związków międzybranżowych, wymaga także bardzo dużej pracy socjologów. No duże przedsięwzięcie, niewątpliwie. Przedsięwzięcie jest olbrzymie, jest do wykonania pod warunkiem, że ktoś się zdecyduje, żeby się za to zabrać pod względem organizacyjnym i finansowym. Jeżeli komuś to przedstawiam, to na przykład biznesmenowi, to on mówi, a to ekologia. Jeżeli mówię ekologowi, a to jakieś megawaty. No także, także to jest bardzo... To trzeba spojrzeć tak syntetycznie na całość, prawda? Ja się z tego nauczyłem, tej komplementarności. To bardzo, bardzo ciekawska rzecz od księdza Stanisława Staszica. Od Staszica, prawie się to z bardzo odległe czasy, ale on zrobił taki swoisty ewen w dobrach zamojskich, kiedy Zamojski mu w nagrodę za bardzo dobre wykształcenie dwóch synów podarował 7 majątków z kilkunastoma wsiami i Staszic zrobił z tego towarzystwo rolnicze Chrubieszowskie, które pracowało dzielnie w czasie zaborów, w czasie wojen. W czasie zaborów do powstania styczniowego tam właściciel, dziedzic się nazywał, prezes Rady Nadzorczej, Rady tego związku, nosił tytuł dziedzica i był to dziedzic dziedziczny, jak sama nazwa wskazuje. Jego synowie po jego śmierci objęli i prowadzili genialnie. Dopiero po powstaniu styczniowym Moskale nie skonfiskowali tego, tylko posadzili tam swojego jakiegoś dobrego zarządcę, który to ciągnął do I wojny światowej. Kiedy Niemcy i Austriacy to zajęli, to od razu zobaczyli, że jest kapitalne miejsce do zaopatrywania frontu w żywność.
w Polsce dwudziestolecia międzywojennego, z tego to przekształcono na spółdzielnie, na statucie spółdzielczym i działało do czasów, do okupacji hitlerowskiej. W czasie okupacji hitlerowskiej dobra zostały obsadzone przez emerytowanego majora Wehrmachtu, który dzielnie prowadził i nawet przymykał oko na to, że tam się partyzanci żywili tym majątkiem, bo Niemcy byli zachwyceni tym, że tyle mogą blisko frontu wschodniego mieć zaopatrzenie w świnie, w zboże, w mąkę i tak dalej, w takie dobra, które były produkowane. Więc dobrze, Wojtku, ale to jest jak gdyby jeden z pomysłów w tej części o pomysłach, prawda? Bo mamy pierwszą część, to są gawędy, druga część to genealogia, trzecia to pomysły i jednym z tych pomysłów jest Ewen, tak? Tak, tak. Jeszcze jakiś omawiasz? Oczywiście. Wschodni kanał mazurski, kanał, który by połączył Śniardwy z kanałem augustowskim przez 9 śluz, no i to i przez jezioro Orzyskie, następnie jezioro Druglin, jezioro Ełckie, następnie jezioro Selment, potem jezioro Rajgrodzkie, potem jezioro Tajno i tam do kanału augustowskiego. To jest bardzo, bardzo piękna droga. Bardzo piękna droga. Jest, nawet był konkurs na koncepcję. Koncepcję wygrała pani architekt krajobrazu Rączkowska, ale ona się posługiwała moim pomysłem. No i miano się zabrać za projekt wykonawczy. Na to było przeznaczone 14 milionów złotych, na dokładny projekt. No niestety coś się w starostwie ełckim jak pogmatwało i z tego odeszli ludzie. No następny taki projekt dotyczący udrożnienia pętli toruńskiej, kajakowej pętli toruńskiej. To jest z Torunia wypływamy i wracamy do Torunia Derwencą przez Żuławy, przez pętlę żuławską, następnie przez kanał Elbląski, przez Elbląg, jezioro Druzno, kanał Elbląski, do jeziora Derwenckiego i z Derwenckiego do Derwencą do Wisły koło Torunia i tak się pętla się zamyka, ale niestety jest trudna do przejścia, dlatego że żeby tę pętlę pokonać, to trzeba przenieść kajaki przez szosę siódemkę, którą bez przerwy jadą samochody i następnie przez tor kolejowy kolei Warszawa-Gdańsk. Także to jest prawie, że obecnie niemożliwe i tam po prostu trzeba zrobić normalną śluzę. Bo tam jest jas, który utrzymuje poziom wody w jeziorze Derwenckim, ale tam wystarczy niewielka, mała śluza, żeby można było przeforsować kajaki. Podobny problem jest również w samej Iławie, na rzeczce Iławce, która wpada do Derwency. I można by także tę pętlę robić także przez Iławę. Czyli niewielkim kosztem można zamknąć całą pętlę, tak? Tak, tak, oczywiście, oczywiście. I to są nieduże koszty. Bo koszty takich dwóch małych śluz nawet nie przekroczą pół miliona. Natomiast koszt całego tego wschodniego kanału mazurskiego, no to już do miliarda by dobijał. Bo tam trzeba zrobić jedną straszliwą inwestycję. Mianowicie przerzucić mostem nad magistralą
transportową. Tam płyną, jadą pociągi i leci wielka ósemka, ta właśnie szosa, szosa międzynarodowa. I to można by próbować zrobić kanał przez to, ale to by za dużo zajęłoby pieniędzy przede wszystkim. No i byłoby niepożyteczne. Natomiast taki mostem, pochylnią i wciągarkami wciąganie statków, tak jak jest na pochylniach kanału Elbląskiego, to by poszło, to by pożerało mnóstwo pieniędzy, ale opłaciłoby się. Bardzo by się opłaciło, poza tym byłoby bardzo, bardzo fotogeniczne. To są te właśnie podstawowe pomysły, które wymyśliłem. No, zobaczymy. Czyli to jest ta trzecia część? Tak. I jeszcze są... To jest następna rzecz, to jest filozofia. Filozofia, która polega na tym, że przede wszystkim ustosunkowuje się do pierwszych filozofów greckich, rozwój, święty Augustyn, ci filozofowie, później świeccy filozofowie francuscy, Pascal, Montaigne, następnie Montalembert, potem angielscy, no wreszcie do Hegla dochodzimy, następnie ta filozofia, ta fizjokratyczna chociażby, przy pomocy której Stasic zorganizował to swoje przedsięwzięcie, a Fourier zbudował falanster też na zasadzie spółdzielczej, ale niestety konkurencja go zniszczyła, dlatego że był troszeczkę za bardzo taki idealistyczny. On chciał nie tylko, ale to mniejsza o to. I następnie dochodzę do heglistów, do Marksa i Engelsa. Przedtem jeszcze mówię o rewolucji francuskiej. O rewolucji francuskiej, która była wynikiem intelektu elity, ale robiona rękami motłochu. Motłochu, który następnie miał największą zabawę patrzenia na ścinanie głów przez gilotynę. Później trzeba było, ponieważ motłoch trzeba było ujarzmić, zrobił to doskonale Napoleon Bonaparte. I motłoch po prostu zapędził do swojej wielkiej armii i tłuk, kogo się popadło w Europie, wreszcie trafił na Rosję. No ale to już inna sprawa jest. W każdym razie ziarno rewolucji francuskiej wykiełkowało później jeszcze w 1948 roku w Wiośnie Ludów, a jeszcze były taka lipcowa rewolucja w 1980 roku. W każdym razie ta rewolucja nie zginęła. Ona kiełkowała i jej kiełkami to było najlepsze hasło: wolność, równość, braterstwo, liberté, égalité, fraternité. To było to hasło, które każda rewolucja już podejmowała. Także podejmował to Marx z Engelsem, ale oni rzucili inne hasło, ponieważ oni się zajęli bardzo zagadnieniami kapitału, opierając się na filozofach takich pragmatycznych, angielskich, jak na przykład Locke'a i innych. W każdym razie oni ten kapitał opisali bardzo dokładnie, tym bardziej, że Engels był sam właścicielem fabryki i widział, jak to funkcjonuje. Oni opracowali na przykład taką rzecz jak kapitał, określenie kapitału przemysłowego, przemysłowego, handlowego, rolniczego i finansowego. No i wskazali, że największą rolę do spełnienia w historii ma kapitał przemysłowy, ze względu na to, że grupuje bardzo wielką ilość ludzi,
ludzi, którzy byli wtedy potwornie uciskani, robotnicy potwornie uciskani, pracowali no, do upadłego i dzieci od 12 roku życia. Więc analizując to, stwierdzili, że to się nie może utrzymać i że wobec tego musi wybuchnąć nowa rewolucja komunistyczna, która posługując się tą biedotą, jak zwykle rewolucja się posługuje jako taranem, posługuje się biedotą, która się zamienia w motłoch niszczący, więc postanowili to zrobić i puścili hasło proletariusze wszystkich krajów łączcie się i założyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Komunistów, czyli Międzynarodówkę Komunistyczną. Po prostu uważali, że w jednym kraju rewolucja się nie przyjmie i trzeba zrobić to rewolucję wszechświatową. Po prostu oni byli pierwszymi, którzy wymyślili globalizację. To była globalizacja komunizmu przez komunizm. No i następnie zajmuje się historią myśli komunistycznej i praktyki komunistycznej. Więc pierwszy sprawdzian to była Komuna Paryska. Komuna Paryska, która polegała przede wszystkim na tym, że klasa robotnicza już na tyle była silna i mieszczaństwo, i drobne mieszczaństwo, że potrafili zdobyć władzę w Paryżu i utrzymywać tę władzę. Natomiast wojsko francuskie, kierowane przez generała Galifę, składające się przede wszystkim z poborowych ze wsi, no z przyjemnością rozstrzeliwało tych robotników, bo im powiedziano, że ta Komuna Paryska to taka komuna, która chce zabrać chłopom ziemię. O. No więc oni wytłukli tych rewolucjonistów, no ale ta komuna, sam pomysł tej komuna to była konkretnie była Rada Miasta Paryża. Rada Miasta Paryża, gdzie którym odgrywali przede wszystkim intelektualiści, no i jak czołówka robotnicza, tacy robotnicy, którzy umieli czytać i pisać. Następnie powstała socjaldemokracja. Z komunizmu się wyłamała socjaldemokracja. Jedno skrzydło, drugie skrzydło to anarchia. Anarchia działała w sposób przede wszystkim terrorystyczny. To byli terroryści tamtych czasów. I chodziło o to, żeby zastraszyć ludzi rządzących. To rzucano bomby na dygnitarzy, organizowano zamachy. No i z Polaków taki słynny zamachowiec był Hryniewiecki, który rzucił bombę w cara i zginął na Szubienicy potem. Ale potem byli ci anarchiści, mieli swoją ideologię. No mniej więcej to oni propagowali to, co potem ziścił Pol Pot w Kambodży. To znaczy tak zwany komunizm ludożerczy. Ja to nazwałem komunizmem ludożerczym. I natomiast socjaldemokracja była hołubiona w Niemczech przez Bismarcka. Dlatego, że Bismarckowi potrzebne było wojsko. A w wojsku potrzebni byli ludzie zdrowi i mądrzy. A robotnicy pierwszej połowy XIX wieku nie byli ani zdrowi, ani mądrzy, bo to byli przeważnie analfabeci, którzy zajmowali się przekładaniem czółenka na przykład w krosnach albo szuflowaniem koksu do wielkich pieców. To byli ludzie po prostu zdegenerowani fizycznie, no i intelektualnie również. Wobec tego Bismarck zarządził 8-godzinny dzień pracy, zarządził budowę osiedli robotniczych,
Wtedy powstały familoki słynne na Śląsku, powstały domy dla robotników w Łodzi, no w ogóle w całym zaborze pruskim, można powiedzieć w Królestwie Pruskim, robotnicy byli traktowani nie tylko jako biedne bydło robocze, ale jako współtwórcy dochodu narodowego, no i obrońcy, ponieważ walczyli bardzo dobrze, co pokazała pierwsza wojna światowa, kiedy musieli walczyć również z takimi socjaldemokratami, ale z francuskimi, bo Francuzi też na ten pomysł wpadli, żeby robotników jakoś uzdrowić i tam były szkoły, robotnik umiał czytać, pisać, no i także był świetnym żołnierzem. No i ci robotnicy wzajemnie się wyżynali się także na froncie wschodnim. Na froncie wschodnim była nieco inna sytuacja, bo tam byli przede wszystkim Rosjanie, byli Ukraińcy, Polacy, Białorusini. To wojsko było chłopskie. Chłopskie, które miało dosyć siedzenia, dosyć walki w okopach, dosyć życia okopowego, tego koszmarnego, pod ciągłym ostrzałem. I wobec tego intelektualiści rosyjscy z Leninem, Bucharinem, Rykowem, Trockim na czele, którzy byli na emigracji w Szwajcarii, zostali przerzuceni przez Abwerę niemiecką zaplombowanym wagonem do Szwecji, następnie do Finlandii, skąd mogli rozpocząć działalność, dlatego że oni śledzili w prasie, zobaczyli, wiedzieli, że to wojsko musi się zbuntować, a ponieważ partia, socjaldemokratyczna partia robotnicza Rosji działała już w podziemiu rosyjskim, tam działał w podziemiu również Stalin, który zajmował się dostarczaniem pieniędzy Leninowi na wydawanie pism komunistycznych. Zarabiał w ten sposób, że rabował banki i wysyłał Leninowi pieniądze do Szwajcarii. No i tam, czyli był wyspecjalizowany w takich rzeczach. No i oprócz tego byli również agitatorzy w wojsku. Wojtku, bardzo ciekawie opowiadasz o tym, ale to właśnie to jest treścią tej opowieści, rozumiem, tak? Tak, tak, tak. Tak, tak, czyli taka filozofia połączona bardzo z historią. Tak, i z polityką. I z polityką. To jest, rozumiem, ta trzecia część, tak? Tak. Czy jeszcze coś jest? No to teraz będzie ta dalszy ciąg po prostu rozważania nad globalizacją. Nad globalizacją i nad tym zjawiskiem współczesnego terroryzmu. To jest niesłychanie istotne, że właśnie powstała pewnego rodzaju luka rewolucyjna, można powiedzieć. Tam, gdzie ludy się zbuntowały w Libii, Syrii, tam okazało się, że przechwyciło kierowanie tymi ludami takie typowo terrorystyczne, których jeszcze nie było w ogóle w historii. To jest zupełna nowość. ISIS, Al-Kaida, Boko Haram i jeszcze cały szereg takich grup i państewek, które powodują po prostu grozę i nie wiadomo, co robić, dlatego że okazuje się, że nawet
obalenie władców, którzy trzymali w twardą ręką i autorytarnie rządzili, oni nie dopuszczali do wszelkiego rodzaju terroryzmu, chyba że sami wypuścili samolot na Lockerbie, na przykład jak Kaddafi. Ale kiedy zostali zlikwidowani, natychmiast na ich miejscu powstały tak zwane alternatywne quasi państwa. To jest bardzo, bardzo interesujący, bardzo groźny objaw. I tym bardziej, że Amerykanie tak bardzo, bardzo się po prostu poszkapili, popełnili straszliwy błąd, dlatego że rozwiązali armię iracką. Rozwiązali armię iracką i cała ta armia, tym rozwścieczona, po prostu w dużej części przeszła właśnie na stronę dżihadystów, z tym, że tylko Kurdowie tylko skorzystali, bo mogli opanować trochę Kurdystan. No, ale to ja się wdaję w szczegóły teraz. W każdym bądź razie to jest zjawisko, które jest niesłychanie niebezpieczne i ludzie budzą taką grozę, że ludzie zgadzają się ostatni grosz wysupłać, żeby sobie kupić miejsce w jakimś pontonie, żeby uciec do Europy, która się wydaje rajem dla tych ludzi. Raj dla tych ludzi, oni nawet jak mieszkają w namiotach takich lekko ogrzewanych, jak stoją w kolejce po jedzenie, i to oni są szczęśliwi. Oni są szczęśliwi dlatego, że nie słyszą wybuchów bomb. Nikt ich nie zabija. Są w raju europejskim. Taki mamy świat teraz, tak. Tak to wygląda mniej więcej i to będę te rozwijał. No, zajmę się bardzo mocno Ameryką Południową. Czytam bardzo pilnie artykuły Domosławskiego, który bardzo pięknie objął schedę po Kapuścińskim. I bardzo, bardzo dobrze, analitycznie pisze i o Argentynie, i o Brazylii, Ekwadorze, o Wenezueli. To są bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Ja się nad tymi sprawami zatrzymuję i opowiadam. No i tego będzie bardzo dużo. No. Ale to bardzo fajnie, jeśli ktoś jest zainteresowany takimi tematami i twoim spojrzeniem na te tematy, to jest spojrzenie, które lata doświadczeń i różnych rzeczy, które działy się w twoim życiu, prawda? Także to ja już słuchałem paru fragmentów, dużej części niektórych. Tak. I słucha się tego naprawdę bardzo, jakby się czytało fantastyczną, świetną powieść. Bardzo mi miło. To rzeczywiście była fantastyczna powieść. Nie fantastyczna w sensie, że tak. Fikcyjna, tylko tak, że tak. Po prostu, że jest dobrze napisana, a tutaj dobrze się tego słucha, także to dobrze. Myślę, że jak to będzie skończone dzieło, to wszyscy się ucieszą z tego i będą zadowoleni. No. Niedługo skończę, ale bardzo mi się to spodobała ta robota, bo ręka się nie musi męczyć przy pisaniu. No właśnie, to jest chyba taka ciekawa forma, prawda, przekazywania tak, treści. Tak, bardzo, bardzo sympatyczna, tylko syn za każdym razem to wgrywa w swoje tam zasoby informacyjne. To nie zginie. No, byłoby dobrze to wydrukować, ale wątpię, czy się ktoś znajdzie odważny i zechce drukować takie herezje, bo ja tam dużo... W dzisiejszych czasach to już druk przestaje mieć takie znaczenie jak kiedyś. Tak mi się wydaje, że po prostu
Łatwiej jest ten przekaz, a poza tym jest bezpośredni przekaz w ten sposób, bo tak to musiałbyś to, co myślisz, przelać na papier, potem to jeszcze się zmienia w trakcie redakcji, no prawda? I wydawca będzie się wybrzydzał. Właśnie, a tak jest to bezpośredni, zupełnie twój przekaz, mimo że nie, może nie doszlifowany, może nie... Oczywiście, że nie jest, nie może być doszlifowany, dlatego że ja powinienem wiele rzeczy od razu mieć encyklopedię pod ręką, zaglądać tam, ale ja bo tak się pisze książkę. Posługuję się wyłącznie moim zasobem wbudowanym w neurony mojego mózgu. Także tutaj tym, ale myślę, że mam na tyle rozległy ten ogląd i po prostu emocjonalne zainteresowanie, bo mnie bardzo, bardzo interesuje i niepokoję się o przyszłość ludzkości, przyszłość cywilizacji. Dlatego między innymi eweny mają stworzyć nową strefę cywilizacyjną w Polsce. Bo te 100 ewenów, które zaprojektowałem, to właśnie tylko początek, to gdzieś przez 10 lat budowa 100 ewenów, prawda? No tak. No i to... No może uda się właśnie coś zrobić, bo to rzeczywiście wymaga zainteresowania takiego wielu ludzi z różnych dziedzin naraz. Ach, tych ludzi z różnych dziedzin to można bardzo łatwo wynająć, dobrze opłacając. Ale mówię, chodzi, żeby się zainteresować. Decyzyjnych, tak, właśnie. O zainteresowanych, decyzyjnych i mających do czynienia z pieniędzmi. Dokładnie. Bardzo dziękuję ci, Wojtku, że zechciałeś przyjść do mnie do studia i ze mną porozmawiać chwilę o tych nagraniach, które wykonujesz. Czekamy z niecierpliwością w takim razie, jak będą zakończone. I na pewno informacje będzie można znaleźć również w internecie. Bardzo się cieszę, że wysłuchałeś do końca tego odcinka podcastu, w którym gościem był Wojciech Kuczkowski. Niezwykła osoba, prawda? Cieszę się, że jeszcze słuchasz, bo audycja była długa i będę bardzo wdzięczny, jeśli zechcesz podzielić się swoimi refleksjami na temat tego, co mówił Wojciech Kuczkowski na stronie iTunes. Tam są oceny i komentarze. I zapraszam tam do umieszczania właśnie komentarzy i opinii, jakichś sugestii, może coś ci przyszło do głowy w trakcie audycji. Na koniec mam jeszcze dla ciebie niespodziankę, ponieważ podczas nagrywania w studiu właśnie tej audycji namówiłem Wojtka na to, żeby nagrał taką swoją zapowiedź do Wikipedii, ponieważ jest osobą encyklopedyczną. Nieczęsto zdarza się, żeby moim gościem była osoba, która jest w encyklopedii opisana. Powiedziałem mu, że jest taki pomysł na to, żeby oprócz ilustracji fotograficznej i opisu na stronie Wikipedii, żeby zamieszczać również próbkę głosu tej osoby, która jest opisywana właśnie w Wikipedii. No i Wojtek się zgodził, chwilę się zastanowił, no i nagrał to, czego możecie teraz posłuchać. Moje uszanowanie, Wojtek Kuczkowski się kłania. Chciałbym przedstawić najkrótszą balladę erotyczną. Ona go dopadła w oralnym salonie i zagrała mu namiętnie na saksofonie. Jak słyszycie, Wojtek mimo swoich lat jest osobą bardzo pogodną, uśmiechniętą, zadowoloną z życia. Życie go nie rozpieszcza w tej chwili, ale jak słyszycie, jest pełen pogody i dobrej nadziei.
Kiedy ukażą się nagrania, o których mówił Wojtek, to jeszcze tego nie wiemy, bo jeszcze nie jest skończony ten cykl. Będę odzywał się do niego niedługo, żeby się dowiedzieć, jak tam jego postępy, i być może uda mi się pomóc mu w czasie wakacji, żeby stworzyć z tych nagrań jakąś większą całość i opublikować dla Was. Być może raz na jakiś czas będzie taki odcinek poświęcony właśnie historiom osób, z którymi rozmawiałem w tej audycji, żebyście mogli dowiedzieć się, co u nich słychać. Informacje znajdziecie na stronie w4u.podcasty.info. Będzie mi bardzo miło właśnie, jeśli zajrzysz na stronę podcastu, zapiszesz się na newsletter, który jest tam uruchomiony, tak żeby móc otrzymywać kolejne audycje, kolejne informacje o tej audycji bezpośrednio do swojej skrzynki e-mailowej. Na samym dole strony jest przycisk, który służy do zapisania się na taką subskrypcję newslettera. Ale oprócz tego można zapisać się na subskrypcję podcastu i to jest bardziej efektywne, bo wtedy w czytniku podcastów możecie od razu sobie odsłuchać kolejną audycję. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Audycja ta nie powstałaby, gdyby nie wsparcie słuchaczy. Bardzo dziękuję za każdą złotówkę dotacji na działalność fundacji, którą można przekazać na stronie otwórzsie.org.pl/dotacje.php. Można dopisać w tytule wpłaty cel, który wspierasz. Będę bardzo wdzięczny za każdą złotówkę. I to już wszystko na dzisiaj. Zapraszam wkrótce kolejna audycja. Jeśli będziecie się subskrybować, to dowiecie się o tym jak najszybciej. Ja nazywam się Borys Kozielski. Do usłyszenia.